Dobry wieczór! No, dobry wieczór. Słuchajcie, dzisiaj będzie krótko i na temat bez zbędnego pierdolenia, a mianowicie tak się szybko odniosę z uwagi na te ostatnie moje opowiadania o tym, że właśnie tam firmę sobie robię, że ruszam biznes, że coś tam, że przy okazji zaczynam, bo się zgłaszają do mnie, zgłaszacie się wy widzowie też między innymi, a Michael, bo ja też myślę o otwarciu firmy w Anglii, może byś pomógł, może byś podpowiedział. No to też zaczynam się jak gdyby wracać do swojego niegdysiejszego zajęcia, które było, no nie nazwałbym tego coachingiem, bo to jest duże słowo, ale takim doradztwem w kategoriach tego, jak otwierać działalność lub jak budować sobie tą działalność, jak budować pozycję na rynku, jak rozwijać swoją firmę, jakakolwiek by ona nie była, prawda, bo to jest jakaś tam moja specjalizacja. No w końcu tyle lat doświadczeń mam w różnych zawodach, na różnych stanowiskach, w różnych aspektach, że się okazuje, że jestem skuteczny w doradzaniu w tych aspektach. Też właśnie krótko po ostatnim filmie napisał do mnie na Facebooku widz, z którym się skontaktowałem telefonicznie, bo mieszka tu w Anglii i rozmawialiśmy sobie ponad godzinę. On też chce robić biznes podobny do mojego, więc powiedziałem, że mu napiszę taki tutorial, no napiszę mu taki podręcznik, co ma robić krok po kroku, jak to ruszać. Ja sam też korzystam z doświadczeń moich znajomych, którzy prowadzą różne biznesy podobne do mojego, który ja teraz robię, i oni mi bardzo dużo podpowiadają, bardzo dużo powiedziała mi i opowiedziała i bardzo dużo sprzedała wiedzy mi Agusia z Londynu, moja przyjaciółka, którą zresztą wam często o niej wspominam. Ostatnio nawet mi mówiła, że w jednym z odcinków podawałem na miarę na jej firmę, gdyby ktoś z was szukał pracy w Londynie w charakterze sprzątacza domów, właściwie luksusowych rezydencji. I się tam właśnie odezwały jakieś osoby, Aga mi się chwaliła, że widzowie twoi do mnie dzwonią i tam chyba nawet jakiś, niektórzy z nich dostali zatrudnienie, dostali pracę u niej. Się cieszy, mówi, że za pomału niedługo jej firma się zamieni w jeden wielki fan klub Jakubowskiego, no bo to widzowie i w dodatku tacy, którzy mnie lubią. W ogóle dziękuję wszystkim, którzy mnie lubią. Bardzo dziękuję, was wszystkich lubię. Nawet tych, którzy mnie nie lubią. Ja się tak ostatnio nie zastanawiam, tylko przeglądałem właśnie statystyki polubień filmów i widzę, że tam lajków jest różnie. Naprawdę jest różnie. Bo to zależy od filmu, od wyświetleń. Ale dislajków, czyli tych łapek w dół, jest zawsze ta sama ilość. Mniej więcej. Tam jest różnica dwóch w dół lub dwóch w górę. Zawsze jest to w okolicach między 5 a 7. Czasami 9. Jak jest duży zasięg kontrowersyjnego tematu, to jest więcej, bo wiadomo, że oglądają to przypadkowi widzowie, którzy nie są moimi stałymi widzami. Ale w tych takich pogadankach, które ja tworzę, które wiem, że są oglądane głównie przez was, stałych widzów, subskrybentów, to tam jest zawsze stała ilość polubień, nie polubień, czyli 5 do 7. Te same 5 do 7 osób mnie nie lubią. Albo stale mnie oglądają, bo mnie lubią, ale stwierdzają, że mnie nie będą lubić. Słuchajcie, właśnie tak jak w tytule, krótko i bez, znaczy jak w tytule będzie o tym, jak zacząć, jak się zmotywować. Zacząć należy od bardzo prostej rzeczy. Trzeba mieć pomysł. Pomysł może być naprawdę różny i nie, przede wszystkim nie zaczynajcie myślenia o ruszaniu jakiegokolwiek swojego biznesu, działalności w kategoriach ten pomysł nie wypali, albo już tyle osób to robi, albo nie, to nie ma szans bytu na tym rynku. A skąd wiesz? Zrób sobie rozpoznanie, to jest pierwsza rzecz. Druga, zacznij robić bez ryzyka, czyli nie zaczynajcie od tego, żeby w swojej firmy, od tego, że i nagle inwestujecie mnóstwo pieniędzy, zanim jeszcze zaczniecie zarabiać. Nie. I to nie ma znaczenia, czy jesteście w Polsce, czy w Anglii. Ja wiem i zgadzam się z tymi z widzami, którzy do mnie to pisali i macie absolutną rację, że w Polsce jest trudniej prowadzić działalność gospodarczą. Łatwiej jest o tyle, że w wielu aspektach są jeszcze nisze, czyli można jeszcze wypełnić luki na rynku, których usług, zwłaszcza w usługach, ale nie tylko, w produkcji czy w imporcie też, w różnych innych rzeczach, którym można to uzupełnić albo dać usługę, która będzie jakościowo lepsza od tych, które są na rynku. To jest o tyle łatwiejsze. W Wielkiej Brytanii na przykład właściwie wszystko jest. Ale też plus taki dla Wielkiej Brytanii, minus dla Polski. Tutaj ludzie, tu jest o wiele większy popyt na wszystko. Więc nawet jeżeli w mojej okolicy jest 10 firm sprzątających, takich jak ja, jednoosobowych, i 5 dużych, które zatrudniają po 100 osób, to ja nadal mogę się utrzymać z tego na tym rynku, pomimo takich niby konkurencji. Dlatego, że tamte firmy się nie wyrabiają.
Takim rzeczą, wskaźnikiem, którą ja zrobiłem, będę mówić o swoim konkretnym przykładzie, ale to możecie przekładać na każdy inny, dowolny aspekt gospodarki, usług, produkcji i tak dalej. Cokolwiek sobie nie wymyślicie. Popatrzeć na konkurencję. Czy konkurencja ma dużo zleceń? Czy konkurencja się wyrabia? Jak konkurencja funkcjonuje? Nawet podejść ich, zadzwonić, zapytać o usługi i tak dalej. U mnie dużym wyznacznikiem tego, że oprócz tego, że to sprzątanie jest dla mnie o tyle łatwiejsze, że w mojej okolicy będę blisko domu, więc i blisko nie będę na tyle godzin zostawiał domu samego, czy w sensie mojej mamy, która nie czuje się najlepiej i no, z racji wieku jest coraz jak gdyby bardziej taka, no, wolałbym, żeby nie była tyle godzin sama. Cały czas jestem gdzieś w okolicy. Dla mnie to jest ważne. To był pierwszy aspekt, w którym ja się kierowałem. Drugi aspekt, no i właśnie ja się orientowałem w tym, dowiadywałem się, czy moja konkurencja potencjalna szuka pracowników. Tak, szuka. I jeżeli szuka pracowników, to znaczy, że ma dużo zleceń. Jeżeli ma dużo zleceń i szuka pracowników, to znaczy, że tymi pracownikami, które ma w tej chwili, nie wyrabia się na tych zleceniach. Więc mogę iść pracować do kogoś na etat, prawda? A mogę być sam sobie cleanerem. I ogłaszać się w lokalnych mediach, zacząć od Facebooka, ale nie tylko, i nawet roznosić ulotki, cokolwiek, poczta szeptana, pantoflowa, wśród znajomych, to wszystko działa i jak gdyby podkradać im te zlecenia. To jest zdrowa konkurencja na rynku. Wiem na przykład od klientki, z którą nawiązałem współpracę w zeszłym tygodniu, byłem oglądać jej dom. Ona wyraziła swoje oczekiwania, ja powiedziałem jej moje możliwości, ustaliliśmy cenę i godzinę i ona się zgodziła. Nie podpisywaliśmy kontraktu, mamy umowę słowną, ale pani już wpłaciła mi na konto zaliczkę. Taką drobną, ale wpłaciła zaliczkę na zasadzie, żeby mnie przytrzymać, żeby mnie nie uciekł. Wyobrażacie sobie? Ja byłem w takiej pozycji, że ja strasznie bym chciał, żeby ona mnie wybrała, bo mi wspominała o tym, że jestem jedną z kilku firm jednoosobowych, która przychodzi na oglądanie domu, ona musi się na jedną zdecydować. Więc wiedziałem, że znaczy, kłamała albo nie, ale ja miałem w głowie, że ona sobie wybierze kogoś, kto będzie dla niej najlepszy i ja się bałem, że tego nie dostanę. A tu się okazuje, że skoro ona chce mi dawać zaliczkę, żebym przyszedł do niej, bo przelała na konto, więc to jest zobowiązanie finansowe, ona chce mnie przytrzymać w ten sposób, to znaczy, że jej zależy bardziej. Że mnie chce. Dużym problemem, który widzę, odkąd siedzę już od kilku tygodni w portalach społecznościowych, grupach dotyczących cleanerów, są takie specjalne strony, czy to lokalne, czy ogólnokrajowe tu w Wielkiej Brytanii, gdzie można sobie założyć konto jako cleaner, jako firma, jest się weryfikowanym, w niektórych jest nawet tak, że telefon się dostaje z takiego portalu, który przeprowadza wywiad z taką osobą, żeby w ogóle sprawdzić, czy fizycznie istnieje taki adres, taki telefon, ta osoba jest, jak się z nią rozmawia i tak dalej, bo trzeba potwierdzić parę rzeczy, które się w formularzu wypełniło, jest to sprawdzane wszystko i widzę, że najczęstszym problemem klientów jest to, że sprzątacze od nich odchodzą, że wielu klientów chce mieć stałego sprzątacza. Osobę, która będzie jak gdyby członkiem rodziny, która będzie przychodziła 2-3 razy w tygodniu, tak jak ja mam z moimi pierwszymi klientami, że mam klucze z mieszkań, to ci klienci chcą, żeby była to taka osoba, która będzie z nimi na stałe, na lata. A często jest takie, a właśnie nawet na tych portalach się czyta, że szukam na szybko osobę sprzątającą, odszedł ode mnie sprzątacz bez wypowiedzenia umowy. Z dnia na dzień mnie zostawił. Zostałem bez sprzątaczka czy sprzątacza. Także w Wielkiej Brytanii jest taki problem. I można tą niszę też fajnie sobie zapełnić. I tak jak powiedziałem na początku, nie kierujcie się wyborem, nie kierujcie się absolutnie, bo to działa demotywujące, tego tu już jest tyle, że cholera. Macie coś ustalone? Ustalcie sobie na przykład okres 2-3 miesięcy, że w tym momencie, w tym okresie próbujecie. Dając z siebie wszystko, reklamując się, nie wydawać na to pieniędzy, jest masę możliwości reklamowania się za darmo. Wiecie, wypełnić podstawy i dać z siebie w podstawach wszystko i zobaczyć, jak to idzie. Zawsze można z tego zrezygnować, zawsze można zmienić branżę, zawsze można robić coś innego. To, że się w jednym nie udało, wcale nie oznacza, że nie uda się w innym. Myślenie na zasadzie tego, że jest tyle, nie oznacza, że nie wbijesz się na rynek. Bo to, że jest wokół dużo kawiarni, to wcale nie oznacza, że jak ja otworzę kolejną, to nie będę miał sukcesu. Bo może otworzę i przyciągnę czymś, czego te pozostałe 20-30 kawiarni w okolicy nie ma.
tak? Więc nie patrzcie na to. Ale tą rzecz, którą chciałem poruszyć w tym odcinku tu i teraz, jest motywacja otoczenia. Pierwszą rzeczą, którą robimy, oprócz tego, że mamy pomysł i działamy na, idziemy na całość, to w kolejnych odcinkach, gdyby będę mówił, co robić po kroku, to jest niesłuchanie otoczenia. Nie słuchajcie otoczenia, wiem jak to brzmi, ale nie słuchajcie swojego otoczenia. Ani zawistnych, ani tych, którzy nam dobrze życzą, nawet rodziny. Rodzina bardzo często chce dla nas dobrze, a ma skrzywiony obraz i mówi do mnie, do nas tak. Po co ty się za to zabierasz? Ja tak miałem w swoim domu. Nie lepiej ci na tym etacie. Masz gwarantowaną pensję. Nie musisz się martwić o zlecenia, a tu odejdziesz tak na niepewne. Może zarobisz, może nie zarobisz. Nie słuchajcie tego, bo nigdy z domu nie wyjdziecie. Nasi rodzice, nasi współmałżonkowie, nasi partnerzy, nasze dzieci nawet chcą dla nas dobrze. Co wcale nie oznacza, że to, co oni chcą dla nas dobrze, jest dla nas dobre. Bo wielu z nas, a zwłaszcza mówię tu o polskiej mentalności, wielu z ludzi, zwłaszcza starszych, zwłaszcza naszych rodziców, żyje w przeświadczeniu, że jak gdyby żyją w niedowartościowaniu. I wychodzą z założenia i tak całe życie żyli, tak mi wbijali ich rodzice i otoczenie, i tak oni żyją i próbują nam to wbijać, że nam nie wyjdzie. Że ci, co mają firmy i im się udało, to oni jakieś dziwne szczęście mieli. Oni są jacyś wyjątkowi. A ty, no co ty z takiego skromnego domu? Tak jak widz jeden, drugi, trzeci mi pisał, bo ty się nie nadajesz do prowadzenia firmy. A skąd wiesz? Nie znasz mnie, a nawet jeżeli byś mnie znał i był, okazał się osobą, która mieszka ze mną pod jednym dachem, skąd ty możesz wiedzieć, że ja się nie nadaję? Słuchajcie, to, że się czegoś nie robiło całe życie i dopiero się zaczyna robić, wcale nie oznacza, że nie odniesie się w tym sukcesu. To, że, nie wiem, ktoś dzisiaj zaczyna, stwierdził, że chce być remontowaczem. Chce remontować domy. Ale będę się tego dopiero uczył. Czy osoba, która ma firmę remontową, ma mnóstwo zleceń, czy ta osoba, zakładając tą firmę, była specjalistą we wszystkim, co robi teraz? Nie sądzę. Może miała trochę wiedzy, a może nawet wcale jej nie miała i poszła na głęboką wodę wszystkiego, ucząc się po drodze. Bardzo często tak jest. Nikt nie urodził się z pełnią wiedzy. Nikt nie wszedł do żadnego zawodu, nikt nie wszedł do żadnej działalności z pełnią doświadczenia i wiedzy. Ci, którzy mają dzisiaj firmy, na przykład, no nie wiem, firmy IT, jak moi znajomi prowadzą, zatrudniają ileś tam osób, zaczynali dosłownie w pokoiku na poddaszu w swoim mieszkaniu 10 lat temu. I dzisiaj, jak z nimi rozmawiam, to mówią, że 10 lat temu im się wydawało, że wiedzą wszystko na temat tego, co chcą robić. Dzisiaj z perspektywy 10 lat wiedzą, że wtedy nie wiedzieli nic. I gdyby wtedy wiedzieli, że nie wiedzą nic, to by tej firmie nie otwarli. A otwarli ją dlatego, że byli przekonani, że wiedzą. Się z czasem okazało, że nie wiedzieli. Ja też teraz... O, budzik mi się włączył. Przepraszam. Tak, bo muszę kończyć, bo mam terapię. Przepraszam. No, także... No, także terapia was wygryza. Ale, kochani, tak jak powiedziałem, nie dajcie się zdemotywować nikomu, nawet jeżeli będą wszyscy naokoło wam mówili, mówicie, że to ci nie wyjdzie. Nie słuchajcie ich. Spróbujcie sami. Najwyżej wam nie wyjdzie. Ja nie mówię, że wyjdzie. Ale wy musicie wiedzieć, że wam nie wyjdzie. Najgorsze, co można zrobić, to podjąć jakieś zobowiązanie i działanie i zrezygnować z niego, nie próbując go, rezygnować tylko dlatego, że otoczenie tak powiedziało. Jeżeli 10 na 10 osób z waszego otoczenia mówi wam, że nie rób tego, wcale nie oznacza, że 10 osób ma rację. Wy jesteście 11 osobą w tym wszystkim, która mówi, a ja spróbuję i możecie być jedyną, która będzie miała rację. Także, ale ja tą motywację dokończę. Ja zrobię jeszcze jeden odcinek taki naprawdę motywujący, właśnie mówiący o tym, nie słuchajcie, tak jak zacząłem mówić, są widzowie, którzy mówią mi, bo ty się nie nadajesz do prowadzenia firmy. Skąd ty możesz to wiedzieć? Nawet ja tego do końca nie wiem, to jak ty możesz to wiedzieć? Może mam ukryte talenty, o których jeszcze nie wiem? Może są rzeczy, których dopiero muszę się nauczyć i będę doskonały? Na razie na pewno nie jestem. Nie jest to pierwsza firma w moim życiu, którą prowadzę. Być może nie ostatnia. Ale, czy którą zaczynam? Korzystam ze wszystkich moich poprzednich doświadczeń, błędów i tak dalej. Z tego warto wyciągnąć wnioski. Poza tym pamiętajcie, że każdy patrzy na wszystko z własnego podwórka. Ktoś może mi mówić, ty się nie nadajesz do prowadzenia firmy, ponieważ sam się nie nadaje. I ty o tym wie. I uważa, że skoro on się nie nadaje, to nikt się nie nadaje.
Nie będziesz dobrym sprzątaczem, nie będziesz dobrym programistą, nie będziesz dobrym matematykiem. Dlaczego? Skąd ty to możesz wiedzieć? Najpierw muszę się nauczyć i zacząć to robić, to wtedy będę wiedział, czy robię to dobrze, czy nie. Bardzo proste. I tego się trzymajcie, moi drodzy. Życzę wam udanego stosunkowo wieczoru, piątkowego jak najbardziej i do zobaczenia wkrótce, kochani moi. Pa, pa, pozdrawiam serdecznie.